Upiór w eterze. Waldemar Malicki Show. Dzień dobry Państwu. Nasze spotkanie dzisiejsze, na które chciałem Państwa serdecznie zaprosić, jest ostatnim spotkaniem przed wakacjami, ponieważ wakacje jak zwykle zmieniają się ramówki przeróżnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych, w związku z czym spotkanie jest ostatnie, a być może w ogóle nawet ostatnie, bo co przyniesie przyszłość, to się okaże w przyszłości. Ale w związku z tym wybrałem temat dość szczególny, przynajmniej na pierwszy rzut oka, mianowicie temat, który da się nazwać jednym prostym słowem. Śmierć. I to jest temat, który dotyczy, że tak powiem, no, prawdopodobnie wszystkich nas, chociaż kiedyś rozmawiałem z profesorem Religą, kiedy śmierć jeszcze go nie dotyczyła i powiedział mi, że po naszej planecie chodzą już osoby, które nigdy nie umrą. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie znam tych osób osobiście i obawiam się, że do nich nie należę. Mimo, że tak gorąco przedstawiam się, jakbym absolutnie należał. No i w związku z tym chciałem zająć się śmiercią, która w całej sztuce, literaturze, filozofii jest niezwykle szeroko reprezentowana, a w muzyce wydaje mi się w szczególności, ponieważ fantastycznie język muzyczny potrafi obrazować wszelkie smutne chwile. No i postanowiłem się przyjrzeć tej śmierci troszkę w inny sposób, bardziej muzycznie niż że tak powiem, śmiertelnie. I okazuje się, że w muzyce jest mnóstwo przykładów traktowania śmierci w sposób, że tak powiem, zbliżony do trochę do czarnego humoru albo do czegoś, co zwłaszcza w czasach średniowiecznych było próbą oswojenia tego niezwykle dramatycznego momentu, który wisiał nad każdym obywatelem ówczesnego świata, jak miecz Damoklesa i wtedy na pewno się to wszystko spełniało w taki sposób, jaki można sobie było to wyobrazić. A więc zacznijmy od muzyki, która dotyczy nas wszystkich, którzy spotykają się z niżej podpisanym przy naszych audycjach, czyli Upiór w eterze. Ponieważ Upiór w eterze zaczyna się taką oto czołówką. I to jest, proszę Państwa, już gotowa wersja Franciszka Liszta, jego opracowania średniowiecznej sekwencji Dies Irae, czyli, proszę Państwa, no, czegoś, co dałoby się przetłumaczyć całą ową sekwencję na polski jako no, ostrzeżenie, czy też przypomnienie o tym, że śmierć na nas czeka. Liszt opracował tę melodię w sposób wariacyjny, tak jak to on z reguły robił, czyli napisał dwadzieścia, powiedzmy, wariacji na temat owej krótkiej, skłonionej sekwencji, przez cały czas poszukując najbardziej wykwintnych i do tej pory nieznanych środków pianistycznych, czyli wszystko, co było trudne, tam umieścił, a jednocześnie różne, no, powiedziałbym, nowoczesności, repetycje, jakieś elementy polifoniczne albo bardzo niezwykłe brzmienia wykorzystujące różne rejestry fortepianu. I w ten sposób, wydaje mi się, no, w znacznym stopniu, przynajmniej w fakturze fortepianowej, wyprzedził swoją epokę. Czyli można by w zasadzie powiedzieć, że Liszt to im bardziej był późny, tym bardziej przypominał wczesnego Belle Bartoka, który w jakiś sposób kontynuował troszeczkę jego fakturę pianistyczną. Później warto się przenieść, zachowując ową listowską, no, niby głęboką wizję średniowiecznej śmierci, ale tak naprawdę, kiedy się wsłuchamy w utwór i zobaczymy, jak bardzo napełniony on jest wirtuozerią, no to dojdziemy do wniosku, że to jednak jest troszeczkę burza w szklance wody i ta śmierć u Liszta nie jest do końca śmiertelna, bo pianista jednak musi dalej pójść i ćwiczyć. Ale może być jeszcze, powiedziałbym, zabawniej, chociaż być może nie do końca było to zamierzone przez kompozytora. Camille Saint-Saëns wzorował się na średniowiecznym tańcu śmierci. To była również próba oswojenia tej myśli i rodzaj zbratania się ze śmiercią, która czekała na nas za rogiem, na ówczesnych obywateli oczywiście. I napisał swój Danse Macabre, znany również jako taniec szkieletów, wykorzystując tam no, przeróżne elementy ewidentnie taneczne. To jest rodzaj walca. Walca dzikiego w sposób oczywisty, nawiązującego do swego rodzaju spotkania przeróżnych duchów ze śmiercią, które to duchy tańczą sobie wspaniale, dopóki nie odezwie się kogut zwiastujący nadejście poranku.
No i idźmy dalej, skoro można no, nieco, powiedzmy sobie, lżej spojrzeć na zjawisko śmierci, to być może wręcz można z niej zażartować. I tu przygotowałem dwie kompozycje, również francuskie. Pierwsza to kompozycja Charlesa Gounoda, która nazywa się Śmierć, a raczej Pogrzeb marionetki. Marionetka umarła, a nawet mówiąc dokładnie, zginęła w pojedynku i teraz jest pogrzeb, który ma nawet pewien program, bo tam idą bardzo ważne osoby, które w pewnym momencie muszą się zatrzymać, no bo mi się zachciało pić, więc muszą pobrać do ust jakiś napój i no jest w każdym razie zupełnie niepoważnie. A jeszcze bardziej niepoważnie potraktował śmierć Charles Elkin, który urodził się 5 lat wcześniej niż Gounod i 5 lat wcześniej zmarł też. Napisał on marsz żałobny na śmierć papugi. I jest to utwór z jednej strony bardzo no, złośliwie śmieszny. W sposób oczywisty, jest ironiczny i powiedziałbym no, troszeczkę pozbawiony szacunku wobec tego, co nas wszystkich czeka i okazuje się, że papugi również. Ale jest on tak, powiedziałbym, no, złośliwie długi, że prawdopodobnie potrzebowalibyśmy dużo innych kanałów Polskiego Radia, żeby wytrzymać tę kompozycję. Więc tylko po fragmencie. No a za to fascynujące dla mnie są wizje śmierci u Franciszka Liszta, takie naprawdę głębokie i poważne. Kiedy obserwuje on no, to, co się dzieje w jego rodzinie. W jego rodzinie, jak wiemy, w pewnym momencie pojawił się Richard Wagner, który stał się jego zięciem. I kiedy Wagner komponował swoje wspaniałe dzieła, Liszt je podziwiał, a jednocześnie no, widział w pewnym momencie, że działo się to w Wenecji, że Wagner, który tam akurat nad Canale Grande mieszkał, no, też idzie na spotkanie ze śmiercią i napisał kompozycję, która wygląda jak jakby Wagner płynął żałobną gondolą na dworzec kolejowy, gdzie później jego trumna była odwieziona do właściwego cmentarza. I to wszystko jest, proszę Państwa, prawda. Wagner, ciało Wagnera rzeczywiście dopłynęło żałobną gondolą, a Liszt napisał odpowiedni utwór, tyle że 2 miesiące wcześniej niż Wagner umarł. No, czyli, że tak powiem, można powiedzieć, że artysta to przewidział, stosując zresztą w tym utworze dość niezwykłe środki, mianowicie akord zwiększony. Nie owe smutne i ewidentnie tragiczne zabiegi kompozytorów wcześniejszych, jak Beethovena, który pisał, czy Chopina, gdzie mamy ewidentnie do czynienia z harmonią, która zwiastuje smutek i rozpacz. I Liszt używał harmonii porównanie bardziej nowoczesnej, czyli jak gdyby no, patrzył w przyszłość, mimo że jego życie też za kilka lat miało się zakończyć. A więc żałobna gondola to również jeden z owych śmiertelnych obrazów, które Liszt wielokrotnie w swojej twórczości wywoływał, ponieważ twórczość trwała długo, bo długo żył, to i tych jego śmiertelnych skojarzeń jest całe mnóstwo. Moim utworem, który wyjątkowo, że tak powiem, mi się podoba, to jest kompozycja Klaudiusza Debussy'ego, mało znana kompozycja, która nazywa się Kołysanka heroiczna. I co ona ma wspólnego ze śmiercią? Otóż w roku 1914, czyli no, w apogeum I wojny światowej, brytyjskie wpływy sięgały oczywiście do Francji i tam poproszono Francuzów, żeby dołączyli się do akcji upamiętnienia króla Belgów Alberta I, który zginął wraz ze swoimi żołnierzami walcząc z nawałą niemiecką. I Debussy napisał utwór, ale nie napisał jakiegoś marsza żałobnego czy wielkiego poematu, tylko niezwykle skromną, delikatną kołysankę, w której jest jakiś element być może lekko nawiązujący do dzieciństwa każdego z nas, każdej z nas, a jednocześnie jest ewidentnie słyszalny w niezwykle delikatnej aurze dźwiękowej, rodzaj marszowego kroku żołnierzy i odgłosy trąbki sygnałowej. A więc niezwykle no, piękny i bardzo prostymi środkami osiągnięty wspaniały, niezwykle smutny nastrój. No i chciałbym zakończyć audycję utworem, który no, w sposób może nie bezpośredni kojarzy się ze śmiercią, ale kojarzy się przynajmniej z jakimś spokojem. Utwór nazywa się Peace, Peace, czyli utwór o
o pokoju, który nie ma nic wspólnego z PiS-em, ale po prostu jest peace. I to jest kompozycja Billa Evansa, której nie napisał, tylko zagrał w roku 1958 na zakończenie jednej z sesji nagraniowych. Po prostu zasiadł do fortepianu i na dwóch akordach zagrał utwór. Akordy są takie. I tak w zasadzie brzmi cały utwór. Prawa ręka improwizuje na tym prostym schemacie i utwór wydaje mi się być doskonałym zakończeniem naszej podróży przez różne muzyczne spojrzenia na to, co nas czeka. Waldemar Malicki, pianista polski, żyjący na razie.